Cóż, okazuje się, że bus do Jammu kosztuje 10 zł. Więc postanowiłem, że się tam przejadę, jako że miasto duże. 10 zł to się płaci za bilet na metro w Berlinie, żeby przejechać jedną stację. Także tutaj przejadę, nie wiem, ze 150 km jakoś mi się wydaje, może troszkę więcej. Także postanowiłem, że się szarpnę, a z Jammu do Srinagaru już będę łapał stopę na pewno. Ponoć mamy jechać 5 godzin, 5,5, ale im nie wierzę. Na pewno będzie dłużej. Wychodzi na to, że drugi przyjdzie mi spędzić w świątyni sikhijskiej, kurczę, Baśka. Chociaż tym razem nie zamierzenie, bo dojechałem do Jammu autobusem, fakt faktem, ale złapał mnie deszcz i to spory deszcz. W sumie to burza i pada. I gościu, którego złapałem na stopa przez obwodnicę, który jechał, że nie ma sensu, żeby dzisiaj jechał, bo tam i tak gdzieś tam droga jest zamknięta, bo tam jakieś osuwiska. Klasyka, skąd ja to znam. I że ten, że jutro rano sobie rusz, a dzisiaj możesz przespać w Gurudwarze, czyli właśnie w tej sikhijskiej świątyni. No i tam jest wejście. Ja póki co stoję przy schodach. No, szczerze mówiąc, to nie chciałbym tu nocować. Chciałbym dzisiaj na to jechać. Zobaczę, może jak się pogoda polepszy, to będzie mi to dane. Ale wydaje mi się, że kicha raczej. Że nic z tego nie będzie i będę musiał tu zostać. Tutaj przynajmniej nie ma turystów i dziwnych biełasów. Sami dziwni ludzie wczoraj byli, więc przynajmniej będę sam, może troszkę bardziej uda mi się otrzeć o jakiś bardziej prawdziwy sikhizm czy coś takiego. Nie wiem, zobaczę. Swoją drogą spójrzcie na to. To co tutaj widać, oto o, to jest symbol sikhizmu. Tak wygląda. Nie wiem co znaczy, ale to jest jego oficjalny symbol. Żaden deszcz mnie nie powstrzyma. Mam już pierwsze indyjskie stopy za sobą. Złapałem oczywiście stopa z ludźmi, którzy mówią: stary, ja się zatrzymam, bo nikt inny się nie zatrzyma. A ja mówię: no spoko, ale jeśli ty się zatrzymałeś, to znaczy, że ktoś inny też się zatrzyma. Także, minąłem już Jammu, jestem na wylotówce. Łapię stopa, mam 240 km do Srinagaru. Mam nadzieję, że dojadę chociażby tak jeszcze z 60 do następnego miasta dzisiaj. Także wszystko jest spoko i na dobrej drodze, elegancko. No jest git, jest git. W autostopie, jak w kalejdoskopie, wszystko się zmienia bardzo szybko. Po tym jak stanąłem sobie na wylotówce z Jammu dosyć sprawnie, złapałem stopa, złapałem tą oto brykę, która niestety w momencie, kiedy zatrzymaliśmy się na herbatę, postanowiła się rozkraczyć, ponieważ ziomeczek, to nie jest jego samochód, tylko to jest auto pożyczone i to jest bardzo dziwna rzecz, ponieważ spójrzcie tutaj w środku, z przodu nie ma silnika, silnik jest z tyłu, to jest samochód firmy Tata, indyjski, a to co jest tutaj, to jest wlew paliwa i gościu, jako że nie zna się na tym samochodzie, pomylił wlew paliwa z, wydaje mi się, że wlewem płynu wodniczego albo coś takiego. I wlał tam wody, wlał tam 2 litry wody i ogólnie jest pas, ponieważ auto się rozkraczyło, oni w ogóle nie wiem po co jeszcze teraz są. One zmieniają, więc czekamy na jego brata. Ogólnie historia taka, że miało być wszystko fajnie, miałem zboczyć z drogi, żeby zostać u niego na noc w domu, ponieważ okazało się, że to jest w ogóle muzułmanin mieszkający tutaj w rejonie Kaszmiru, więc bardzo ciekawie nam się rozmawiało na temat sytuacji tutaj wyznawców, powiedzmy, tej religii. Myślałem, że będzie fajnie i myślałem, że spędzę noc u niego, ale już jest 23 prawie i dogadałem się, że spędzę w sumie noc tutaj. To jest taka jakaś, nie wiem, kawiarenka czy coś. Także spędzę tutaj noc. Każą mi na coś czekać, nie wiem na co, no ale trudno. Poczekam, prześpię, a rano pojadę dalej. Jestem na głównej drodze do Srinagaru, a gdybym spał u niego, to musiałbym zjechać z drogi 50 km. Chciałem to zrobić, ale myślałem, że wszystko się uda zrobić wcześniej, że spędzimy sobie miły wieczór jeszcze w domu, a tak to i tak bym przyjechał i poszedł spać od razu, więc to bez sensu, lepiej zostać tutaj.
ale cóż, tak to bywa, w autostopie jak w kalejdoskopie. Kolejny poranek, chłopaki z wczorajszego zajazdu złapali mi dzisiaj rano od razu stopa, jak tylko wstałem od razu wsiadłem i jadę, tym razem po raz pierwszy indyjską ciężarówką i spójrzcie jaki to jest w ogóle wypas, jak to super w środku wygląda, cała jest różnego rodzaju ozdobach. Tutaj widzę na przykład jakieś islamskie gwiazdy, aczkolwiek z drugiej strony... A nie, dobra, skłamałbym, bo tutaj jest jakiś obrazek z Mekką, czyli koleś tutaj jest muzułmaninem, który tą ciężarówkę dzierży. Ona jest bardzo super, bo jest mega przestrzenna. Cały praktycznie środek to jest jedna wielka kanapa, więc ja jadąc sobie, mogę sobie tak o nogi wyciągnąć i jest pełen luz. A najśmieszniejsze są w ogóle drzwiczki, bo drzwi to jest tylko ten mały kwadracik i one się tak otwierają, a z kolei okno wysuwa się tak, o, ja nie chcę teraz tych drzwiczek otwierać, bo jesteśmy w drodze, ale bardzo śmieszne rozwiązanie, bardzo stary jest to model, a samochód nazywa się, a nie, to nie jest to, nie, to jest Tata, to jest stara Tata, this truck is Tata, jest, to jest stara indyjska Tata, nie wiem, który to może być rocznik, kierowca niestety po angielsku nie mówi, więc się nie dowiem. Tak czy siak, zajebisty relikt w przeszłości, a spójrzcie jeszcze na to, jak to wygląda z zewnątrz. Droga nazywa się National Highway i jest to odcinek płatny. Nie wiem ile się płaci, w przeliczeniu to jest pewnie jakaś złotówka albo 2 złote. Aczkolwiek całkiem niezłe jaja to są, a my się wkurzamy, że musimy płacić za 4. Więcej cierpliwości powinniśmy mieć i więcej spokoju. Tymczasem za oknem ponownie górskie widoki, jako że Kaszmir znajduje się w górach, proszę bardzo. Jest deszczowo. Wszystko paruje. A ja się bardzo cieszę, że znowu jestem w górach, bo jest to takie moje ostatnie jakby tknięcie, można by powiedzieć, tego pakistańskiego klimatu. Także fajnie. No mogłoby być trochę bardziej przejrzyście, ale tak czy siak nie narzekam. Jak przerwa w podróży, to tylko w przydrożnym zajeździe, takim jak ten. To jest ciężarówka, którą się zabrałem. A tu już jest gotowa herbatka. Proszę bardzo, tak wygląda tutaj zajazd. A się odpłotu. No, no, jest kamera, ok? Jest. Tak wygląda zajazd. Raczymy się bardzo dobrą, ale to naprawdę bardzo dobrą herbatką z mlekiem i z cynamonem. To jest pan kierowca. To jest pan herbaciarz, powiedzmy. A to jest jakiś placek do herbatki. Bardzo dobre jedzonko i bardzo dobre picie. Także bomba. I jest bardzo, bardzo, bardzo swojski klimat, bym powiedział. Mili państwo, nie wiem czy widać to na kamerze, ale po raz pierwszy w życiu widzę te prawdziwe, wysokie, ośnieżone Himalaje. Tam, na wprost. Himalaje. W których zamierzam spędzić jeszcze trochę czasu. Ale to dopiero za 2-3 tygodnie. Piękna droga do Kaszmiru, piękny krajobraz tutaj jest. Jesteśmy na jakimś viewpointcie. Pogoda się poprawiła, bardzo mnie to cieszy. Ja nie wierzę, akcja jest tego typu, że zrobiłem biznes życia, słuchajcie. Mieszkam sobie w pokoju, mam takie zajebiste wyro dwuosobowe. Oprócz tego w pokoju mam też, co najważniejsze, wannę. A w wannie, w kranie, gorącą wodę. Wezmę dzisiaj kąpiel, pierwszy raz od 2 miesięcy. Pierwszy raz od 1,5 miesiąca mam dostęp do gorącej wody, naprawdę, to jest niesamowite. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to,
jaka jest lokacja tego miejsca. Zobaczcie, to jest pokój dzienny. A zobaczcie na to, gdzie ja mieszkam. To jest po prostu niesamowite. Proszę bardzo, ała, mokro. Muszę założyć buty. Padał deszcz. Patrzcie na to. Mieszkam na jeziorze. Mieszkam na jeziorze Dal w Srinagarze, na pływającej łódce. Przypłynąłem tu łódką, za darmo. Mieszkam gdzieś na środku jeziora, tu jest wszędzie takie otoczenie właśnie pływających dosłownie domów. To są pływające domy, a w tym jednym mieszkam. I to jest w ogóle niesamowita rzecz. Przywieźli mnie tu normalnie na łódce, potem to nakręcę, jak wygląda moja droga do mojego domu tymczasowego na 2 dni. Niesamowita rzecz po prostu, w życiu bym się nie spodziewał, a zaraz będziemy sobie spożywać herbatkę. I no cóż, mam tutaj wszelkie wygody, a Srinagar już mi się całkiem spodobał. Jest elegancko, naprawdę, za 25 zł za 2 noce, 12,50 za noc, full wypas, wszystko i do tego święty spokój, wioseczka tutaj, sobie kurki biegają, woda jest i tutaj ogólnie jedynym środkiem lokomocji są łódki, a ja mam do łódki darmowy dostęp i mogę nią pływać w tej weftę ile zechcę, no czego chcieć więcej, po prostu biznes życia, naprawdę. Wstaję rano, otwieram drewniane okno i mam taki oto widok. Całkiem nieźle. To kwiaty lilii. Nie kwiaty, tylko liście. Kwiatów nie ma. Ale tak czy siak jest ładnie. Trzeba przyznać. Zmykam pozwiedzać trochę miasto. Zobaczyć, o co tu w tym Srinagarze chodzi. Taki mam środek transportu. Ziomeczek mnie odstawia za darmo do miasta. Przez jeziorko. Przeprawa zajmuje jakieś dobre 5-6 minut, ponieważ jesteśmy praktycznie po środku jeziora. Zobaczcie na to, jak to wszystko wygląda. To wszystko to są teoretycznie łodzie, a w praktyce domy, w których się mieszka. Oni tutaj mieszkali przez setki lat w tych domach, a z czasem zaczęli na tym robić biznes turystyczny. W pierwszej kolejności upodobali to sobie Brytyjczycy, którzy odpoczywali tutaj od gorąca. Brytyjczycy, którzy okupowali Indie w czasach Imperium Brytyjskiego i na nich jako pierwszych zaczęli tutaj Kaszmirczycy zarabiać pieniądze, a teraz no to kręci się, wszystko kręci, aczkolwiek turystów zagranicznych zbyt dużo nie ma z powodów powiedzmy politycznych, z powodów bezpieczeństwa i tak dalej, no tak czy siak. Praktycznie każda rodzina, która tutaj mieszka, ma właśnie swoją własną chatę na wodzie, którą też wynajmuje. Pełno jest naganiaczy. A trzeba przyznać, że klimat jest turbo swojski. Zobaczcie tylko na to, jak to wszystko się prezentuje. Przy okazji bliskości takich starych chat, które, no nie wiem, mają ze 100 lat jak nic na pewno, warto opowiedzieć słów kilka o historii Kaszmiru, która jest bardzo ciekawa i jednocześnie bardzo zawiła. Co właśnie czyni ją ciekawą? Otóż Kaszmir jeszcze za panowania Imperium Brytyjskiego był w pewien sposób niezależnym księstwem, z tego co mi wiadomo, w którym żyli muzułmanie, głównie muzułmanie, 90 kilka procent, do teraz 95% Kaszmiru to są muzułmanie i rządził nim hinduski maharadża, co ciekawe. Więc w 1947 roku, kiedy to powstały dwa osobne państwa, Indie i Pakistan, te księstwa, które miały w pewien sposób autonomiczny status, miały dokonać jakiegoś wyboru, nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie ten wybór polegał, aczkolwiek większość z tych księstw dołączyła do Indii. Z kolei maharadża kaszmirski, Hari Singh bodajże się nazywał, czy jakoś tak, czekał, zwlekał z podjęciem decyzji, licząc na to, że uda mu się uzyskać niepodległość dla Kaszmiru, który zostanie i poza Pakistanem, i poza Indiami i będzie osobnym, suwerennym państwem. Decyzję podjął jednak, kiedy jakoś bodajże w lipcu 1947 do Kaszmiru zawitali
pasztuńscy wojownicy, którzy postanowili rejon przyłączyć do Pakistanu siłą. Wtedy też Maharadża podjął decyzję o tym, żeby się zwrócić z pomocą do Indii, żeby Kaszmir przyłączyć do Indii, po to, żeby indyjska armia pomogła Kaszmirowi poradzić sobie z pasztuńskimi bojownikami z Pakistanu. I wtedy zaczął się problem kocioł, który trwa od 70 lat do dziś, który miał wiele różnych epizodów. Muszę skręcić w lewo. Który miał wiele różnych epizodów i który niestety z raju na ziemi, jakim Kaszmir jest, jak pisał perski poeta Ferdowsi, że jeżeli istnieje raj na ziemi, to na pewno znajduje się on w Kaszmirze. Niestety z tego raju na ziemi ów konflikt, który tutaj trwa od 70 lat, poczynił swego rodzaju piekło na ziemi, co jest świetnym przykładem tego, jak głupi są ludzie, jak głupi ludzie potrafią być i jak z zajebistej rzeczy potrafią zrobić gówniany kocioł, w którym zabija się ludzi. Tak to jest. Siedzę sobie pod najstarszym meczetem w Srinagarze, pochodzącym bodajże z XV wieku, drewnianym meczetem. Nie pamiętam jego nazwy, ale to nieistotne. Wygląda bardzo ładnie. Jego podwórko wygląda spokojnie, całe miasto wygląda spokojnie. Nic nie sugerowałoby, że jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych, jeden z najbardziej skonfliktowanych i zmilitaryzowanych regionów świata. W Kaszmirze toczyły się dwie, a praktycznie trzy wojny. Tylko w przeciągu ostatnich 70 lat. Pierwsza wojna kaszmirska między rokiem 47 a 48, czyli tuż po upadku Imperium Brytyjskiego i po utworzeniu niepodległych Indii i niepodległego Pakistanu, która wynikła z tego, że Maharadża nie mógł się zdecydować, do kogo dołączyć, czy do Pakistanu, czy do Indii. I wreszcie, kiedy Pakistan postanowił zbrojnie wkroczyć na terytorium Kaszmiru, postanowił się jednak przyłączyć do Indii. Wynikła z tego wojna, która zakończyła się rozwiązaniem dla Kaszmirczyków teoretycznie najlepszym. To znaczy, miał zostać przeprowadzony plebiscyt i Kaszmirczycy sami mieli zadecydować, do kogo chcą dołączyć, czy do Indii, czy do Pakistanu. Oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, do plebiscytu nie doszło i nikt nie zapytał ich o zdanie. Dalej różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju incydenty miały miejsce przez następne lata i w 65 roku doszło do kolejnej wojny. Indie były tuż po wojnie z Chinami, w wyniku której utraciły kawałek Kaszmiru, zwanego Aksai, i Pakistan postanowił wykorzystać ten moment i Indie zaatakować. Wojna, z tego co mi wiadomo, przegrał i zakończyło się to jedynie jakimś drobnym przesunięciem linii demarkacyjnej i tyle. To jest kamera. Yes. To były dwie wojny kaszmirskie. Ostatnia wojna była między Indiami a Pakistanem, miała miejsce w 71 roku, kiedy to Bangladesz, czyli wówczas Pakistan Wschodni, postanowił się od Pakistanu odłączyć, a Indie bardzo ten pomysł wspierały, jako że prowadził on do dywersyfikacji Pakistanu. Także wyszła z tego kolejna wojna, którą Pakistan sromotnie przegrał. W jej wyniku utworzył się niepodległy Bangladesz i tak się to skończyło. Konflikty w Kaszmirze istnieją cały czas. 95% bądź nawet 96% Kaszmirczyków to są muzułmanie. W związku z czym działające tutaj organizacje, niektóre, mają na celu przyłączenie Kaszmiru właśnie do Pakistanu. Ale istnieje też tutaj organizacja, która nazywa się Front Wyzwolenia Kaszmiru. I dąży ona do tego, żeby z Kaszmiru utworzyć niepodległe państwo. I to, z tego co się tutaj dowiedziałem, z tego co rozmawiałem z ludźmi, jest właśnie cel, który Kaszmirczycy chcieliby osiągnąć. Oni nie chcą być częścią Pakistanu. Oni nie chcą być też częścią Indii. Indii się tutaj absolutnie nienawidzi, ponieważ indyjska armia robi tutaj bardzo złe rzeczy. Kaszmirczycy chcieliby mieć swój niepodległy, suwerenny kraj. Do czego oczywiście nie dojdzie, ponieważ Indie i Pakistan mają tutaj za dużo swoich własnych biznesów, także nie pozwolą na to, żeby utworzyć niepodległy kraj. Działają tutaj różne organizacje, przejdę kawałek dalej, bo mi się głośno zrobiło. Działają tu różne organizacje, które są albo propakistańskie, albo proniepodległościowe kaszmirskie. Więc tak, propakistańska organizacja tutaj ma koneksję z mujahedinami i się nazywa
Hasbil Mujahedin bodajże, jakoś tak. I działa ona cały czas. Ona jest organizacją zbrojną, która przeprowadza różnego rodzaju ataki na pozycje armii indyjskiej, której notabene jest tutaj zgromadzonych bodajże ponad 150 tysięcy żołnierzy i ogólnie bardzo duże siły. Jest też organizacja, która się nazywa Front bodajże Wyzwolenia Jammu i Kaszmiru, który był organizacją zbrojną, aczkolwiek już teraz dąży do tego, żeby jakoś spokojnie i politycznie te kwestie rozwiązać, co jej średnio wychodzi. Zamieszki zdarzają się tutaj cały czas. Ostatnie duże miały miejsce zaledwie 2 lata temu, w 2016 roku bodajże. W maju się zaczęły i trwały bodajże prawie pół roku. W ich wyniku zginęło bodajże ze 100 osób, chyba z 15 tysięcy zostało rannych. Armia indyjska strzelała do ludzi, a wybuchły one w wyniku tego, że został zabity 22-letni jeden z głównodowodzących, powiedzmy, właśnie organizacji Hasbul Mujahedin, jakoś tak, z którego uczyniono tutaj swego rodzaju męczennika. Na jego pogrzebie pojawiło się wedle różnych źródeł od 15 do nawet 200 tysięcy ludzi. No i w dalszym ciągu ta pamięć o nim tutaj trwa. Jest dużo takich ludzi jak on, którzy dołączają do tych bojówek i mimo tego, że przyjeżdżając tutaj wszystko wygląda w miarę spokojnie, to naprawdę dzieje się dużo, o czym świadczy też na przykład bardzo duża ilość policji i wojska, które mijałem, czy to na drodze z Jammu do Kaszmiru, czy to w samym Srinagarze właśnie, gdzie armia indyjska stoi normalnie w wozach opancerzonych na ulicach i pilnuje porządku, powiedzmy. Także podsumowując, czego chcą Kaszmirczycy? Kaszmirczycy chcą niepodległości, ewentualnie dołączenia do Pakistanu, ewentualnie, ale nikt z Kaszmirczyków nie chce Indii, nikt nie lubi tutaj armii indyjskiej. I armia indyjska jest tutaj uważana za największego wroga, ponieważ zabija ludzi, ponieważ ludzi torturuje, ponieważ na przykład wedle organizacji Lekarzy Bez Granic około 10% kaszmirskich kobiet miały problemy z armią indyjską, która... Niezły świr. 10% kaszmirskich kobiet miały problem z armią indyjską w polu seksualnym, na polu gwałtów na przykład. Także armia indyjska jest tutaj znienawidzona, największym wrogiem. I tak to wygląda ta sytuacja w Kaszmirze. Sytuacja w miejscu, które jest teoretycznie rajem na ziemi, a z którego człowiek uczynił syf i z którego człowiek uczynił pole wielokrotnych wojen i z którego człowiek uczynił pole nieustającego konfliktu. Miasto jest ogólnie bardzo ładnie zbudowane. Jest stare na maksa. Dużo jeszcze jest drewnianych budynków na przykład, a ta architektura, która tutaj jest, to nie przypomina... No nie wiem, nic mi to nie przypomina z tych miejsc, które widziałem do tej pory, czy to w Pakistanie, czy to w Indiach, także jest to unikatowe. Kaszmir ogólnie jest bardzo unikatowy, bo oni tutaj mają własny język, język kaszmiri. Mają swoje własne, tak powiem, tradycyjne jakieś wyroby lokalne i tak dalej, i tak dalej. Swoje własne dziedzictwo kulturowe, ogólnie całkiem spore. Jakieś szale i tak dalej. U nich szale nazywają się szale. Tak samo to się nazywa. Także jest to bardzo oryginalny region, muszę przyznać. Zarówno pod względem właśnie tej architektury miejskiej, jak i unikatowości ich języka, kultury i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa miejscóweczka. Fajnie tu było przyjechać. A tam, na szczycie góry, jest zamek. Nie wiem, czy chce mi się na niego wdrapywać, to się okaże.